Witam Was serdecznie, Max Payne.pl przedstawia Call of Duty Black Ops 2. No w ostatnim właśnie odcinku bardzo dużo się działo, został przesłuchany właśnie Krewczenko, no niestety dostał kulkę w głowę. Reznow jednym słowem zdradził, chyba jest bardziej z ruskimi niż po prostu z nami i wywalił nas na pustynię, nie interesując się naszym losem. No, na szczęście się zjawił właśnie ten Reznow, który nas tutaj uratował. Ciekawa właśnie jest tutaj fabuła, jeżeli chodzi o tego całego Black Ops 2. Naprawdę mi się tutaj podoba w to grać, jednym słowem. Są fajne tutaj wątki, po prostu fajnie się strzela. No i jednym słowem zaczynamy kontynuację właśnie. No i tutaj będziemy Nicaragua. Raul Mendes, no pięknie. Zaczynamy ten poziom? Zaczynamy. What took you so long? So the boss is back in town. Now go get that fuck Menendez. He blames your dad for killing your sister. He also blames Woods. And now he's coming for you. Dude, I think Menendez is going down. I keep seeing these flashes. The night my father died when I was a kid. Why now? Oh, fuck it. I just didn't hit you hard enough. All right, look, Woods gave us all the pieces. We just gotta put them together. Menendez was in Nicaragua. Got that from Krivchenko. He's being offered up on a silver platter by old Pineapple Face himself, Manuel Noriega. One of the perks of being the president of Panama is that you get to use the army as your own private police force. So, the CIA, in their infinite wisdom, they sign off on the deal. The White House, they cut a check for $1 million, and everybody takes a victory lap. Off we go to the jungle. But we did Nicaragua. That was an accident. We don't target civilians. Intel checks out. It's Raul Menendez. I told you he would be here. Your men ready to move? As soon as I give the order. Give it. Vance. Let's not fuck around here, boys. Let's smoke this bastard. That's not the mission, Woods. We take him alive. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me molestes? ¿Qué carajo? Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josefina! ¡Este es un monstruo! ¡Animal! ¡Dios mío! ¡Quítenlo! ¡Está loca de remate! ¡Denle un sedante! ¡Téngalo quieto! ¡Rápido! Josefina. ¡Enemigo! ¡Despierta! ¡He dicho despierta! Lo sacaron sin que
¿Lo vieron? Sí, nos somos cuatro para restringirlo. Panama. Neriega chyba uratuje tego całego Mendeza. Neriega. Jak mu odwalił głowę? Ja pierdziel... Masz! Kozef Kino! To jest lepsza broń. Czyżby kurde grali tym Mendezem? Kurde, będzie bardzo ciekawie. Mendez w akcji. F. On ich ciachał. Josefina! Ja się nie dziwię, że on normalnie wpadł w taki szał. Gdyby ktoś tak ukochaną pierdolnął o lusterko, to na pewno też bym się wkurwił. Kurwa, konie by mnie rozjebały. Normalnie konie. Gdzie ty, kurwa? Ładnie. Masz, cioto. I pięknie. Następny. Kolejny. Pięknie. Josefina! Przeładowuj, przeładowuj! Teraz? Gdzie teraz? Ja wchodzę do budynku. Kurwa, granat. Przeładowuję. Naprawdę tutaj się bardzo długo przeładowuje, ale za to fajnie strzela. Bardzo dużo. Masz ty. Przeładowuję. Cholera.
zatrzymywali. Josefina! Schowaj się tu. Pierwsze piętro, gdzie jest Josefina? Mendes. Granat. Menendez's sister Josefina died in the blast? Who threw the grenade? I had no idea she was there, David. I just saw Menendez and I lost my shit. Frank, you don't lose your shit. What the fuck did Menendez do to you in Angola? Menendez, he wanted to know what the CIA had on him. He tortured my men in front of me. Thought I'd break. One, by one, I watched my team die. Then he dumped us in a tin can and locked the door. Left me in there for weeks. So yeah, next time I saw Menendez, I lost my shit. What the fuck would you do? Who's the girl? Doesn't matter. She's not a target. Probably just a whore. Może to być jego córka, a nie... właśnie tego Mendeza. Miał tam przecież zdjęcie od żony. Jest on tutaj obserwowany. To właśnie było to. Teraz go zaatakowali. Niezła akcja będzie teraz. Ale jak kurde tamten se poradził, Mendes? I ain't keen on fighting alongside these bastards. Trust me, Woods. The cartel boys are hardcore. You're gonna be glad they're here. MG in the window. Building on the right. Guys, closing on the rooftops. Cywile, uważać. Na górze jest ktoś. Dobra, czysto. O kurde, ich tu jest. Kurde. Tylko... na balkonie. Nie ma co, trzeba przesuwać się. Bo to jest tak, że trzeba lecieć do przodu. Nie ma co lecieć właśnie. Tam jest jakaś interakcja. Dobra, otwieram tą skrzyneczkę. Co to jest, wino? Nie. To są koktajle Mołotowa. One na pewno mogą się nam sprzydać. Kurde, oni już oczyścili drogę. Nie szkodzi. Widzę. Pięknie, niech się pali. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja cię kręcę. Kurde, muszę się tutaj schować koło kurczaków. Dobra, zdjęcie.
Przechodzę na inną pozycję. Kurde, ale by mnie to Romanie rozwaliło. Te beczki, kurde. Dobra. O kurde, granat. Łódź. Pięknie, przechodzimy na kolejną pozycję. Uwagaj. Dobra, cel zdjęty. Przechodzę na następną pozycję. Kurde. Granat. Jak są granaty, to jest przesrane. Idziemy, przechodzimy dalej. Rany, oni tam są. Zaś. Będzie naprawdę ciężka misja. Ale gdzie mam tutaj magazynki? Trzeba tutaj się za stoiskiem, za arbuzami schować. Mało amunicji. Snajpera. Jak nie strzelam normalnie. Zmieniam. Tam jeszcze jest jeden. No tutaj zero magazynków. Muszę sobie kałacha wziąć, bo inaczej... No nie mam magazynków innych. Kałach jest okej. Dobra, na 12. Idziemy powoli. Coś mi się wydaje, że teraz będzie z perspektywy naszej. Wait. No, can't be. What? Fucking Noriega! His men were supposed to secure Menendez. Tutaj jesteście. Ja was kurwa szukam. What? Kurwa, Menendez spierdolił pewnie. You need to get your shit together now. It's not. This isn't the way. We're on mission. He's headed to the house. We'll get him. But we do it as a team. Come on. Main building up ahead! Fight your way up the stairs! Secure the courtyard! No to super, dostaliśmy. Snipers on the roof! Z
snajper. Cel zdjęty. Kurde. Widziałem, że trzeba uciekać. Tam jest. Dobra. Tam jest. I tam. A, zakrył się. Gdzie tu są kurwa magazynki? Kurde, tu są. Da? Muszę wziąć jakieś magazynki, bo ich w ogóle nie mam. A snajperom se raczej nie poradzimy. Chociaż widzę. Kurde, strzelają. Dobra. Przemieszczam się. Czysto? Punkt kontrolny jest. No i co teraz? Woods, Mason. Coke Lab's in the basement. Clear it out. Grab any intel relating to the Menendez cartel. If you capture him, you bring him to me. Let me get a free talk. You have your orders, Sergeant. Menendez na pewno spierdolił, bo żeśmy nim przecież pykali. Otwieraj bramkę. Moja kolej. Mason. Keep an eye on Woods. Seeing Menendez again, he's losing it. It's okay, Hudson. I got his back. Let's make this quick. I don't want to miss something back in the real place. Pues mi mese tu interakcja. Empaquen! Nos vamos! Escuchamos disparos. ¿Qué pasa? Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. Podemos portar todo. Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. Dejen de discutir y muévanse. ¡Rápido! Ta jest broń fajna. Idziemy. Tylko, że ja wolę na kucaka tutaj wchodzić. ¡Soldados son amigos! ¡Regresen al cuerpo! Kurwa, są! Jebance, kurwa. Kokainą tutaj handlują. Chyba żeśmy trafili na... handlarzy narkotyków. Dobra, przeładowuję. Zmieniam pozycję. Kurde, tu dość się długo przeładowuje. Kto jest z tyłu?
Masz, co? Chciałeś mnie załatwić, co? Tu jest chyba ktoś. Dobra, przeładowywał. Schyl głowę. Ładnie. Rzucić to, rzucać to! Żeby mogli się poddać. Nie chcieli. Kurwa, wytwórnia niezłe kokainy tutaj się robi. Dobra, załatwiłem cię. Przecież... Tu są. Dobra. Kurde, nie umiem tutaj znaleźć żadnego dodatkowego, że tak powiem, pakunku z bronią. Muszą gdzieś tutaj być, ale nie mam czasu, żeby tego szukać. Woods. Załatw go. Czysto, Woods. Lecę za tobą. Dawaj, strepa. Ja czy ty? Mendez. To jest to, ten granat. Dlatego ten Mendez miał tą taką całą twarz oparzoną. Właśnie to był ten rzut granatem. Frank, you okay? Get him out of here. What happened, Hudson? Where's Menendez? That's him, in a body bag. From this point on, today never happened. Menendez wcale nie leży w worku, tylko żyje. He let the PDF walk off with the body. And now he's back. He's pretty pissed off, too. I sure can't kill my old man. Somebody already beat him to it a long time ago. But he could have killed you. So why are you still alive, Frank? Now it begins. I'm done talking. Go find that man. No i żeśmy dostali do następnej misji w ogóle związanej z tym całym Mendezem. Tutaj mówi Hudson, że on żyje, że on jest w worku, a naprawdę on żyje, bo uciekaliśmy przecież nim. Była taka fajna misja tej ucieczki. Ja myślę, że ten Mendez miał tam żonę i dziecko i one niestety one zginęło od wybuchu tego granatu. Także zaczynamy kolejną misję, nie ma co. Pakistan, 2025 rok. Tym razem będziemy Davidem Masonem. No i ciekawe właśnie tutaj, jakie bronie tutaj będzie. Podstawowa broń. Jeszcze nie jest odblokowane. Ale tutaj już jest. Pan 94, mamy tutaj M20 parę, chyba tutaj nawet lepszy. Ten jest jeszcze lepszy, tak. SMR jest jeszcze lepszy, bo widzę po tych kwadratach. Tutaj jest zalecane. Nie, myślę, że gra chyba dobrze jednak mi tutaj daje. Chyba, że tutaj jeszcze są bronie maszynowe, zapomniałem. Właśnie tutaj sobie zobaczyć, jakie tutaj mamy maszynowe właśnie bronie. I mogę sobie je tutaj zobaczyć, żeby był Uzi na przykład. MP5 i szturmowe, czyli strzelby. Nie, strzelby myślę, że nie będą fajne. Tutaj mamy bardzo mocne bronie, to już jest karabiny maszynowe.
z takiej maszynki, to naprawdę by się fajnie strzelało. Obrażenia naprawdę by były bardzo dobre. RPD. A ja myślę, żeby sobie ją wziąć. O! To będzie naprawdę fajne. Jak ja sobie wezmę na przykład taką broń, teraz z pistoletem. Karabiny snajperskie. Czy maszyna? O! Maszynowy. Strzelby, karabiny snajperskie. Karabiny szturmowe. No i właśnie ten szturmowego chyba bym sobie wziął. Bo naprawdę te pistolety nie są one fajne. Jednym sobie do dupy. Okej, okej. Trzeba włączyć. MTRK dostępne. Weźmiemy tego. I też właśnie skórkę. Mu weźmiemy taką jak z węża. O, no i proszę, mamy tutaj odblokowane, proszę, C4 granaty, IM, błyskowy, dymny, granat ten mamy, to jest semi, granat. Szczepiący, szczepiający. IM weźmiemy. Ale to jest elektroniczny. Nie, zwykły granat weźmę. A tutaj chyba jednak nie mogę. Nie, może być. Narzędzia. Szybkie dłonie. Kolbę jakąś odblokowaliśmy, ale niech będzie. Także zaczniemy tą misję kolejną. Enter. Known only as DeFalco. Our undercover operative shot this off of the Kultra Island, Yemen. Fareed! Thank you, Admiral. DeFalco is Menendez's number two. The concept of empathy is understood by him, but irrelevant. A whisper drone captured this 2 days ago at an abandoned prison in Lahore, Pakistan. We lost contact with a reconnaissance drone over Pakistan just last week. Wait a minute. The scientists we captured in Myanmar told us Menendez is using solarium to develop a cyber weapon called Karma. What if it's Karma taking out our drones? You know what? This DeFalco guy could be fairly entertaining. Fairly? What do you say we blow off a little steam, huh? Throw a few punches first? Ooh. You got it. Come on, go suffer with me. What did you just say? Come suffer what? These flashes, I'm getting. Die. I know I was kidnapped the night my father died, but I could never see. It was Menendez. Did he kill my father? Okay, look, you know Woods raised me after my father died, right? But Woods always told me it was just some nut who did it, some drifter. What the hell's going on? You suffer with me. For all the sins of those who came before you. Duro, Nene. Why didn't Woods tell me? Woods, Hudson. They created this. For all Zephina. The night your father will die! Today. I'm trying! Your GCM must be stuck! They're closing in! There! Unstuck! All units are active! Weapon systems online! O mordę, teraz będziemy robotem! Nie, już myślałem, że będziemy robotem. Maximus, ładnie! Let's see what this bastard can do. More ISI! Let them take point. Stay behind the heavy guns. Kurde, będziemy tym ro... Nie, Maximus, piękny to jest ten mod... ...robocik. Ja tutaj wolę...
Jednak wolę się przedostawać takimi... przechodzić z miejsca na miejsce. Wolę sobie przechodzić z miejsca na miejsce właśnie tutaj takimi bokami, żeby mnie nie zabili. Kto to jest? Czekamy. O, mordo, jakiś autobus tutaj jest. Snajperzy. To jest jakaś interakcja. Lecę, ale płynę, to znaczy się. Co to jest? Trzeba sobie to otworzyć. Tutaj garaż dla tych. Tutaj jest. Muszę uważać. Jedynka. Dawaj. Jeszcze raz jedynka. A to są moi, dobra. Powoli. Dach. No i wracając właśnie do tej pokazówki, to powiem wam, że właśnie tak jakby tego Davida Masona nie wychowywał Woods, tylko właśnie ten Mendes. Tak to wygląda i za śmierć tej Józefiny chciał po prostu... zabić właśnie tego Alexa Masona. Rozwala ich tutaj. Tutaj muszę się kurde kryć, ale tutaj są te auta. Powoli. Roger that, Salazar. We'll regroup at Anthem. More ISI headed right for us. What the hell is that noise? Come on, get over here, man. We gotta get off the street. Leć, 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 szybko, kurwa. Jest. Na szczęście. Tu jest coś, no wreszcie, jakieś kurwa magazynki, jakieś cokolwiek jest. Obviously these folks weren't prepared for the flooding. Looks like they'd just been left to fend for themselves. Not good. Not good. To to jest. Ludzie tutaj chyba grzebią. Pożarcia nie mają. Zaraz mnie ten kurwa pies ugryzie. Ja się chylę. Niech ten helikopter sobie poleci dalej. Harper.
A czemu? Kurwa, żeby ten helikopter nas nie szczalił. Careful, man. Stick to the shadows. Let's go. Move before it sees you. Drone's coming back. Kurwa, wiem, że zawraca, ale może mnie kurwa zaraz szczalić. Tam on raczej. Szybko, szybko, szybko. Kurwa. Zajebiście, że nas kurwa nie zauważył. Jestem tuż za tobą, stary. Beyond the building at the end of the street. You ready? Ready when you are. Let's go. Move before it sees you. Fuck. You gotta go. Kurwa, co jest? Ale kurwa, dobrze, żeśmy przeszli za dobrym razem, żeby nas ten helikopter nie widział. Podążamy za tobą, Harper. Easy. We're clear. Move up. Zdjęci. These sewers run right under him. Talk about dirty jobs. No to będziemy w ściekach. W kanałach. Cholerę mógł. Monitor the area. Keep me updated. Jakaś interakcja, może być coś ciekawego. F. Salazar, the ISI have taken delivery of some new SOC T's near your position. Understood. Dobra, podążamy. O kurwa. W takich ściekach. Melendez is here. Main courier with ISI leader. I'll contact Briggs. Co jest? Admiral, we're in position. Aha, skończyliśmy. Misję. Claws are flank you on your infiltration route. Now, these boys are all you got, so if you lose one of them, you're on your own. And you keep your eye on that patrolling drone, son. If that cocksucker gets a bead on you, you can run, but you'll die tired. If I choose to run, Admiral, it'll be right at him. Good luck, Commander. No to jestem dowódcą. Żebyśmy tylko... Żeby tylko nas dron po prostu nie ściągnął. Je lub... Wycelować. Aha, to może jest ten, łapka jakaś. Czekaj, tutaj mamy na... Ale zajebiste.
Kurwa, ten helikopter może nas dorwać. Looks like we're on the right track. The one on the right. On your go. You're gonna give away our position. A co mam zrobić? Masz. Po cichu trzeba to zrobić. Załatwić go w gardełko. With the scanner? No shortage of suspects. I know he's here somewhere. On gdzieś musi być tu. The city crumbles around us, but the government pretends like everything is under control. Menendez. They care nothing for the suffering of their people. Neither do the Americans or the Chinese. They care. They care for their own interest, nothing more. Believe me, my friend. When sure the complacency yes, comes to an end. They're moving out of range. Can't get a clear signal. Come on. We'll find a better vantage point. O to właśnie chodziło, żeby go podsłuchać. Niezłymi tutaj technologiami. Się posługują właśnie tutaj żołnierze. Żołnierze SEALS. Amerykańskie oddziały. Spokojnie. Down, man. Here they come. Better get low. We're talking about the down drone. Jestem tuż za tobą. Jest. Watching me. They know even less than they think they do. Obserwuję go. Damn it. They're moving out of range again. Let's go. Okej, Harper, już za tobą idę. Powoli, powoli. Tutaj naprawdę trzeba bardzo załatw go kosą, no. Jeszcze powycierał, nieźle. Here comes Menendez. Yeah, it looks like he's meeting someone else. DeFalco. Tu jest. After today's agreement, everything is now in place. DeFalco razem z Mendezem. Ale też bym chciał zobaczyć tu. He will meet you in Peshawar, northern Pakistan. What then? Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. I will handle it personally. Buen fortuna, DeFalco. Drones are really pissing me off. Let's get going. Come on. Dobra, Harper, lecimy. Bo tutaj raczej nie będzie strzelania, tylko będzie się. Dobra, kryjemy się. Przeczekamy tego drona. To znaczy helikopter. Mówi na to dron, to jest helikopter. We've lost Menendez near your position. Can you eyeball him? God, he's entering the train on your south side. Did you secure transport for evac? Not yet. Area's a little too hot. Stay on it. Harper, jestem tuż za tobą.
jeden wóz, drugi, trzeci. Dobra, przejechały. No nie mogę ich załatwić. Chyba, że on chce. Spacja. Jeb, drzwiami. Cicho i bezszelestnie. Come on, train yard this way, let's go. Very different from the other models. Extracting the central computer is not a simple task. A series of security barriers are directly linked to the unit's self-destruct mechanism. Such things are not a concern. The meeting on June 17th will resolve any remaining barriers to our success. Kurde, pociąg tam tutaj zablokował transmisję. Let's move. At one point in time, CIA had interrogation rooms like this all over the world. All of them was geared towards some sort of psychological manipulation. God knows the kind of shit that went down back then. Looks like we gotta get wet again. No to sobie będziemy płynąć teraz. O cholera. Ale czekaj. O kurde. Trupy. Bo mi brakuje tlenu. They should be right above us. Okay, let's try this again. Of course. Not only am I aware of the infiltration, I engineered it. God. Damn! He's onto a section! Look out! Grenade! Oh, mordę. On o nas wie. Cholera. Będziemy musieli szybko uciekać. Harper, masz jakieś pomysły? O kurde, zaczęło się teraz strzelanka. Musimy uciekać z tego budynku. Wchodzimy. Kurde. Ale strzał. Naciśnij pin, żeby wybrać Bratusa. Pięknie, rozwal ich tutaj. Trzy. Rozwal ten helikopter. Następny wóz. Pięknie. Where are you? 30 seconds out. Junius.
pierdzielą. Piątka. O kurde, oberwał. To są nasi? Wejdź. Dobra, siadamy. Było naprawdę gorąco. Commandeered enemy shock tees. Request immediate air support and extraction. Negative, Commander. You got the whole fucking SDC descending on your current position. Now, there are many escape routes throughout the town. Use the drones to clear safe passage for the shock tees. What if the SDC gets to us first? Well, you better hope that they're in a fucking good mood. Clear a path for a section. Shock tees are blocking the way. Jeszcze? O kurde. Rozwalamy ich. Trzymamy się za nim. Pięknie go. Pięknie. Czekamy. Pięknie. Lewo, prawo, teraz lewo. Pięknie go. Gdzie teraz? Nieźle. O kurde! Ja cię kręcę! Uciekamy nieźle! O kurde! Jedziemy, jedziemy! To już się skończy. Crosby. O kurde. Co jest? Wszystko okej? Okay? Ewakuacja nareszcie. Oh shit, now what? But on, but on! The okay, audience, oh. Hey, take American it easy. Voices should not be in Pakistan. Opa, skąd Pakistan? Tian Zhao, he fought alongside my father in Afghanistan. We have no quarrel with China, General Zhao. Our only interest in Pakistan is Raul Menendez. Then we have something in common. But know this, American. If you are really here for Raul Menendez, I have no need to kill.
No i super, doszliśmy do kolejnego superowego rozdziału. Także jeżeli wam się podobał ten odcinek taki długi, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.